Świętowanie mundurowych rozpoczęli duchowni. Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka tradycyjnie otwarła polowa msza, celebrowana przez lokalnych kapelanów. W uroczystościach wzięła udział cała załoga wrzesińskiej komendy oraz przedstawiciele ochotniczych jednostek z całego powiatu. Oprawę muzyczną zapewniała Nekielska Orkiestra Dęta. Po mszy uczestnicy przenieśli się na plac komendy, gdzie miała nastąpić główna część obchodów. Po uroczystym wywieszeniu flagi przyszedł czas na wręczanie odznaczeń, wyróżnień i awansów. Tytuł Powiatowej Jednostki Roku zdobyła OSP Pietrzyków. Strażakiem roku został Jarosław Matuszak z OSP Miłosław. Najwyższy awans na stopień starszego kapitana otrzymał Zbigniew Rzemyszkiewicz, który przyznał, że dla strażaka awans to spełnienie wieloletnich starań i duża mobilizacja. Z pewnością są takie awanse bodźcem do tego, aby jeszcze wydajniej pracować, aby jeszcze bardziej podnosić swoje kwalifikacje. Każdy awans pewnie motywuje podobnie każdego strażaka. Na co dzień pełni Pan rolę oficera prasowego. Jak układa się współpraca z dziennikarzami? Jeżeli chodzi o lokalne media, z którymi współpracujemy bardzo często, z naszej strony uważam, że jest takie odczucie, że ta współpraca jest jak najbardziej dobra. Przekazujemy sobie informacje, które są dla nich niezbędne. Myślę, że jeżeli chcą od nas coś uzyskać, to chyba dostają to, czego trzeba. I z naszej strony jest takie odczucie, że ta współpraca układa się dobrze, a nawet rzekłbym bardzo dobrze. Podczas uroczystości swoje 5 minut mieli zaproszeni goście, którzy przemawiali jak z nut. Zastępca komendanta wojewódzkiego Lech Janiak dziękował wrzesińskim strażakom za ofiarną i wzorową służbę. Podziękowania złożył także starosta Dionizy Jaśniewicz, który stwierdził, że dzięki strażakom powiat wrzesiński jest bezpieczny. O gotowości strażaków do akcji mogli się przekonać wszyscy uczestnicy obchodów. Reakcja na nagły sygnał alarmowy była natychmiastowa. Nowością w programie Dnia Strażaka były występy artystyczne. Na placu komendy zaprezentowały się laureatki zeszłorocznego przeglądu teatralnego nawiązującego do pożarnictwa. Występ uczennic wrzesińskiego gimnazjum nr 1 spotkał się z pozytywnym przyjęciem strażaków. Panie komendancie, jak podobały się panu obchody, tegoroczne obchody Święta Strażaka, zwłaszcza te występy teatralne młodzieży? No, staramy się co roku dokładać coś do naszych uroczystości, żeby nie było to sztandarowo, sztampą, jak to się mówi, tylko żeby było bardziej atrakcyjne, żeby przyciągnąć więcej ludzi, żeby po prostu było ciekawie. Strażakom było widać, że podobało się bardzo. No, strażacy to głównie mężczyźni, więc trudno by było, żeby się nie podobały dziewczyny. Czy można powiedzieć, że wrzesińska komenda przeżywa teraz swoje najlepsze lata? Czy to jest jej najlepszy okres? Może nie najlepsze, ale lata są, mimo kryzysu, jaki jest w naszym kraju, lata są ciekawe. Dzięki pomocy i komend wojewódzkiej, i starostwa, i samorządów udaje się pozyskiwać nowy sprzęt, środki na ten sprzęt, a w obecnych czasach jest to potrzebny sprzęt, który, żeby skutecznie nieść pomoc. Oficjalną uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru komendy. O niekończącej się służbie strażackiej przypominał inny symbol –